A kiedy decyzja w sprawie marszala zostaje, czy odjeżdża, czy jak? Decyzja w sprawie marszala zapadnie na pewno po turnieju w Poznaniu. Po turnieju w Poznaniu. Czyli w przyszłym tygodniu my mamy z nim tak dogadane, że turniej w Poznaniu będzie decydował o tym i jeśli nie, to po prostu po 19 będzie jechał do domu. No i to chyba wszystko. No sam jestem bardzo ciekawy tego zawodnika. No jest to dla nas w tej chwili najważniejsza sprawa, jeśli chodzi o budowanie składu, bo jeśli stwierdzimy, tak jak w przypadku Hodża czy Żarko, że ich zostawiamy, no to będzie ok. A tak procentowo marszał to jest teraz 50 na 50, 70 na 30, że odlatuje? Wczoraj źle nie zagrał. Tak, ale to myślę, że to będzie bliżej 30 na 70 niż 50 na 50, czyli 70 na wyjazd raczej. Ale naprawdę nie przekreślam tego zawodnika jeszcze, bo on, obserwując go z dnia na dzień, on codziennie jest troszeczkę inny, tak? On już jest aktywny, on już tutaj funkcjonuje. Ten pierwszy tydzień był dla niego tragiczny. Młody chłopak, który pierwszy raz wyjechał na zagraniczne, był dla niego naprawdę tragiczny i on no co wam mogę powiedzieć? No, w drodze na Słowację i z powrotem, to on tylko wysiadał, jak stanęliśmy na stacji benzynowej coś się napić, a tak cały czas spał, tylko i wyłącznie spał. Także ta zmiana klimatu, zmiana czasowa, zmiana cała kultura, no, na tego młodego chłopaka wpłynęła ogromnie. Ja z nim w poniedziałek, dzisiaj jest czwartek, w poniedziałek przeprowadziłem tę rozmowę, taką dosyć ważną, żeby on zrozumiał nas i też chciałem zrozumieć jego, tak? No dla niego to był szok. To jest to, że on się tutaj znalazł, to był szok. Natomiast no moje argumenty były troszeczkę inne. Chciałbym uzyskać odpowiedź na pytanie od niego, dlaczego decydując się na sport zawodowy, on po prostu leżał i nic nie robił. Tak? No, twierdził, że to było miesiąc, ale za długo jest to w sporcie, żeby uwierzyć w to, że to był miesiąc. Tak? Dlatego też, ponieważ to młody człowiek, no, ta rozmowa dotyczyła też jego przyszłości, czy to za stanu, czy później, bo jeżeli ktoś chce nastawić się na to, że będzie to jego zawód, no tego tak nie może traktować. Może któryś inny klub z tego bardziej skorzysta niż my. Ale no dajmy sobie jeszcze tą chwilę czasu, bo wczoraj z Poznaniem w sumie nie zagrał tak źle, ale to nie jest też zawodnik taki, który na dzień dzisiejszy on jest słabszy od Kukiełki, tak? Także nie o takiego zawodnika nam chodziło. Natomiast ma te przebłyski, że są w nim te duże możliwości, tak? On jest specyficznym zawodnikiem, tak jak Krzysiu Kaczmarek czy jak Diabeł grał, on w ogóle już to z wyskoku. Natomiast ta jego ręka jest niezwykle miękka, szczególnie to na osobistej widać. On wczoraj penetrował, starał się bardzo, w końcu rzucał te osobiste, nie pomylił się ani razu. Ale decyzja odnośnie niego będzie na pewno trudna, tak? Będzie na pewno trudna i no daliśmy sobie ten czas.